Tata Andreas z pleneru na Opolszczyźnie. Właśnie dowiedziałam się z prywatnej stacji telewizyjnej na S, podobno super, że w wiadomościach, że papież Franciszek przyjął nagrodę, niemiecką nagrodę Karola Wielkiego. Odstąpił od zwyczaju tradycji Watykanu, który zazwyczaj odmawia przyjmowania nagród, ale właśnie tą i to przed praktycznie świętami bożonarodzeniowymi papież Franciszek przyjął tą nagrodę. Jaka to jest nagroda Karola Wielkiego, którą otrzymał Donald Tusk i Żyd Bronisław Geremek, niszczyciele Polski. I jak to się dzieje, proszę Państwa, że papież, obecny cesarz cesarstwa, bo powinniście Państwo wiedzieć, że i pamiętać o tym, że Watykan jest cesarstwem i tak naprawdę obcym i wrogim dla Polski państwem, cesarstwem, które niszczy Polskę, skoro i komu służy taka postawa i komu służy oszukiwanie Polaków, utrzymywanie w odstępstwie, to wyjaśnia ekspert niebocentryzmu Mariusz Szczytyński na wielu filmach. Załączę w opisie playlistę z niebocentryzmem. Chociaż zauważyliśmy, że telewizja Trwam zmieniła w czasie wiadomości, pokazuje globus. Już teraz ta kula się tak kręci w jedną stronę, w drugą stronę. No ona stoi, proszę Państwa. Ziemia według niebocentryków nie porusza się, natomiast obraca się obrotowe niebo wewnątrz kuli ziemskiej, w której my także się znajdujemy, czyli wewnątrz Ziemi. Ale czy o tej nagrodzie wspomni Radio Maryja lub Telewizja Trwam dzisiaj lub jutro, skoro właśnie teraz papież Franciszek ją przyjął? Dziękuję za uwagę, mówiła Beata Andreas. Do następnego odcinka.